Siema widzowie, właśnie skończył się mecz Imperial na Isurus i w sumie chciałem go lekko podsumować. Powiem tak, pan Fallen, jeżeli będzie grał tak jak grał w tym meczu, myślę, że Imperial na spokojnie dostanie się na Major w Rio. Za to, jeżeli całe Imperial będzie grało tak jak grało, to myślę, że Imperial nie dostanie się do Majora w Rio. Poza Ferrem, Fer grał poprawnie. Szczerze mówiąc, bardzo ciekawy mecz. Przy czym no, skończył się jednak 2 do 16 dla Imperial. Imperial wygrało 16 do 2. Ale jednak no, na drużynę Isurus, gdzie ja dawałem 80%, że wygra Imperial. Skompletowałem dzisiaj też swój kupon. On jest wrzucony dla wspierających, jakby kogoś on interesował. Tak tylko informuję, że gdzieś tam się podzieliłem z tym, jakie dzisiaj wyniki wszystkiego obstawiam. Co jest ciekawe, to to, że Astralis właśnie podejmuje Eternal Fire i nie idzie im najlepiej. To jest dosyć zabawne. Może się jeszcze ta sytuacja zmieni, zobaczymy. No i mam nadzieję, że większość drużyn, takie jak Furia, Pain, Mibr, OO Nation, po prostu wezmą i pougrywają swoje mecze. O Nation dzisiaj gra z Ninzy, gdzie muszą praktycznie wygrać ten mecz, bo jeżeli Ninzy wygra, to po prostu będzie to jakaś padaka totalna w tej grupie. I nie powiem, ale dla nas osób, które mają przedmioty z Antwerpu, to nie będzie zbyt dobra sprawa. Przynajmniej Europa dowozi emocji, bo na razie, jeżeli chodzi o Amerykę, to nie zaczęło się to najbardziej pozytywnym startem, jaki tylko mógł być możliwy. Też Team Force, który właściwie nikogo nie obchodzi, ale jednak powiem, tam Kensi gra. Może się, nie wiem, tam. Ten Team Force przegrał z One Win, oddając praktycznie mapę na Nuke'u. Chociaż no, punktów niby nabili dużo, ale grali tak, jakby naprawdę chcieli tę mapę oddać. I ciekawi mnie, jak dzisiaj wyjdzie cały dzień, bo wydaje mi się, że na początek sam nie możemy być jakoś bardzo usatysfakcjonowani, chociaż no to wiadomo, tylko jeden mecz był ten Imperial na Isurus, ale jestem pełen obaw, bo no Complexity raczej wynik dowiezie, Furia to myślę, że formalność, Team Liquid to też formalność. No i jest to jedno Ninzy, które było na Antwerpie, które dzisiaj powinno się wywalić na O Nation. Jeżeli OO weźmie i rzeczywiście strauje to albo zrobi jakąś padakę, no to wydaje mi się, że Antwerp w ogóle może być jednym z największych niewypałów, jeszcze większym niż sam RMR. Bo jeżeli mają być dokładnie te same naklejki na Rio, to i Rio będzie gównem, i Antwerp będzie gównem, więc tego się akurat najbardziej boję. A przy takiej grze Imperial, jaka jest teraz, to nie dostanie się na Rio jest niemalże niemożliwe z mojej perspektywy. No musieliby teraz trafić na jakiś Team Liquid lub Pain, Complexity, wtedy można mówić, żeby oni mieli coś przegrywać, ale jeżeli będą oni trafiali, jeżeli w następnej grze powiedzmy trafią na powiedzmy Evil Geniuses albo Nouns, zależy kto wygra, to wydaje mi się, że to będą dwa punkty skompletowane dla nich. Także to już zależy trochę od tego RNG, ewentualnie od systemu przydzielania przeciwników. Jak to teraz będzie, pewnie ten system jakoś tam istnieje, tylko ja go nie ogarniam. I w zależności od tego, kogo teraz polosuje Imperial, no to będą się ważyły te losy, czy przejdą, czy nie. Praktycznie druga gra się najbardziej liczy, bo jeżeli wygrają drugą grę, no to praktycznie są na Majorze, no bo no, tak naprawdę trzecia gra jest już bardzo RNG, to druga gra po prostu jest taka najcięższa. Pierwsza jest na jakiegoś placka, druga zazwyczaj jest na jakąś bardzo dobrą drużynę i trzecia wtedy jest 50-50, albo na placka, albo na bardzo, bardzo dobrą drużynę. Więc jeżeli druga gra zostanie wygrana przez Imperial, no to najprawdopodobniej zobaczymy ich na Rio, no bo będzie znaczyło, że na przykład mają dobrą formę i że są w stanie rywalizować z takimi drużynami jak Liquid, Furia, Pain, Mibr, czy chociażby to O Nation lub Ninzy. Ale wydaje mi się, że i tak, jeżeli chodzi o samą w sobie. Jeżeli chodzi o inne drużyny, to nie ma tam słabych drużyn w grupie.
Oplano ostatnio było w formie Mibr, który też gra bardzo dobrze. Pain, który gra dobrze. O-Nation gra świetnie. Kto gra lepiej, O-Nation czy Ninzy, przekonamy się jeszcze dzisiaj. Także wydaje mi się, że przed Imperial dobry start. Znaczy, za nimi dobry start, ale przed nimi jeszcze bardzo dużo wyzwań. I mam nadzieję, że sportowo noga im się powinie, bo prywatnie nikomu porażki nie życzę. Także to tyle. Na razie, hej.